pierwsza strona żurnalu i od razu petarda. No, myślę, że to była jedna z takich odważniejszych moich kreacji. To były moje 40 urodziny, więc pomyślałam sobie, że okazja jest bardzo dobra ku temu, żeby zaszaleć. To jest sukienka Gosi Baczyńskiej. Zostałam zaproszona na pokaz Gośki Baczyńskiej w ramach takiej dużej motoryzacyjnej imprezy, która była tutaj w Teatrze Wielkim, w ogóle tutaj w centrum w Warszawie, ale to był dzień, w którym było moje urodzinowe party. Więc ja mówię, Gośka, no sorry, ale no jednak 40 ma się raz i no wybieram swoje urodziny, no przepraszam cię bardzo. No i karta przetargowa była taka, że organizator główny tego pokazu i tej całej imprezy powiedział, żebym tylko przeszła w ostatnim przejściu na pokazie Gośki w tej właśnie sukience, a on wręczy mi czek na bodajże 30 tysięcy dla fundacji, której jestem ambasadorem od lat, czyli dla fundacji Mam Marzenie. Ja powiedziałam, no nie, no to po prostu to jest tyle marzeń do spełnienia za takie pieniądze, że zgadzam się. I wyglądało to tak, że no, byłam na swoich urodzinach w Teatrze Imka. Wyprawialiśmy razem z Tomkiem Karolakiem. Wsiadłam w taksówkę, podjechałam tutaj w 10 minut, bo to nie jest daleko. Wyskoczyłam na wybieg, przeszłam, dostałam czek dla fundacji. Dostałam wielki bukiet czerwonych róż, bardzo dobrze to pamiętam. Wsiadłam z powrotem do taksówki i pojechałam dalej bawić się na swoje urodziny. A to już jest sukienka Maćka Zienia. No i do tej sukienki, oprócz czerwonych ust, miałam takie srebrne pierścionki. I na tym czerwonym dywanie jakoś taki mieliśmy dobry flow i taki dobry klimat bardzo. I ja jakoś tak pomachałam do publiczności, która tam zazwyczaj za tymi fotoreporterami jest zebrana. No i spadł mi jeden z pierścionków, widocznie tak machałam zamaszyście. No i Piotrek Witkowski się zachował jak dżentelmen, bo podniósł ten pierścionek bardzo szybko, to były tam sekundy. Uklęknął i podał mi go. Tak wyglądało trochę jak oświadczyny na czerwonym dywanie, no ale wiadomo, że to już jakby nie ten etap w życiu. A to też piękna jest sukienka. To jest sukienka Laurel, w której wystąpiłam na festiwalu filmowym w Wenecji. Żeby tę sukienkę dowieźć na festiwal, to musiałam wziąć na nią specjalną walizkę. Oddzielną walizkę na tę sukienkę, a właściwie na halkę, bo sukienka też była z raz, dwa, trzy, cztery, pięć falban, ale te falbany były w iluś warstwach, a pod spodem była jeszcze halka, która też miała ileś tam warstw, bo chodziło o to, żeby ten efekt był tej sukni, która no tak sterczy jak na stelażu. I byliśmy na pokazie filmu Historia małżeńska ze Scarlett Johansson i z Adamem Driverem i tam jedną z ról grała Laura Dern i już po tym pokazie w pewnym momencie się odwracam i patrzę, koło mnie stoi Laura Dern. No i powiedziałam, że super, wspaniała rola w filmie. Spojrzała na mnie i mówi tak, a pani ma piękną sukienkę. No, dziękuję bardzo, też mi się podoba. Jest jeszcze jedna sukienka, ona była jedną z bohaterek, no jedną z głównych bohaterek, myślę, sezonu drugiej szansy, w którym grałam. Prezentuję suknię wyjątkową, jest to połączenie klasyki i nowoczesności, czyli sexy z klasą i glamour. Potrzebne były dwie sukienki, ponieważ przez cały sezon grała czerwona, spektakularna sukienka, ale w niektórych scenach grała jako sukienka już zniszczona. Dorota Williams, która robiła kostiumy, przebiegła się po wszystkich możliwych sklepach i ona mówi, słuchaj, nie ma takiej sukienki w dwóch egzemplarzach, żebyśmy jedną mogli zniszczyć, a druga, żeby grała i była taka nietknięta. Ja mówię, nie wiem, Viola Piekut. No zadzwoniłyśmy do Violi, czy mogłaby zrobić dla nas tę uprzejmość i uszyć tę sukienkę, a właściwie dwie. No i Wiolka rzeczywiście przez całą noc panie zostały w pracowni i ta sukienka o 6 rano już była na planie i zagrała, więc jestem Wioli bardzo za to
bardzo za to wdzięczna. Moich historii jak z żurnala jest o wiele więcej, ale to może w kolejnym odcinku.